wokół kosmetyków tej marki jest niezłe zamieszanie. Jedni uważają, że jest to rewelacja, inni uważają, że jest to shit. Ja dzisiaj sprawdzę i się przekonam. Robię sobie lekki makijaż, taką bazę i zaraz zaczynamy od testu tuszu do rzęs. Maskara prezentuje się następująco, a jeśli chodzi o szczoteczkę, to mamy taką dość klasyczną. Skończyłam tuszować lewe oko, tutaj macie przed, tutaj macie po. Oko wygląda ładnie, całkiem przyjemnie pracowało mi się z tą szczoteczką, ale żeby to było jakiś efekt mega wow, tusz za prawie 90 zł, sądzę, że wiele drogeryjnych robi jeszcze lepszy efekt. Następnie olejek do ust, otwieramy. Mamy tutaj taki klasyczny aplikator jak do balsamów. No i to jest mega przyjemne, ładnie nawilża usta, jest komfortowe, nie klei, to jest nice. No i mam jeszcze taki błyszczyk. Mam mało czasu, ale malujemy. Bardzo wodnista formuła, plus za to, że się nie klei i ładny kolorek.